Sponsorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju. Dobry wieczór Państwu, witam w Ekonomii Flash, w skrócie informacji gospodarczych. A jeśli chodzi o polską gospodarkę, to mamy drugie najniższe bezrobocie na świecie. Wśród krajów OECD niższe jest tylko w Japonii, ale niestety jeśli chodzi o młodych ludzi, to dynamika wzrostu bezrobocia wśród młodych ludzi to już trzecie miejsce w Europie obok Węgier i Hiszpanii. Nie jest dobrze dla młodych ludzi, duża część prac związana jest właśnie z branżami, które podlegają lockdownowi i warto się zastanowić, w którym to kierunku pójdzie. Zapraszam na skrót informacji z polskiej gospodarki. Prezydent Andrzej Duda zwołał na piątek posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Mieszkanie Plus okazało się niezbyt udanym projektem, dlatego też w Nowym Ładzie rząd chce sięgnąć po inne instrumenty pomocowe dla osób chcących mieć swoje wymarzone mieszkanie. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, rząd rozważa gwarancję dla wkładu własnego do mieszkań dla młodych, co ma im pomóc kupić swoje pierwsze lokum. Gwarancja kredytowa, która zastąpi wkład własny w kwocie nawet do 100 tysięcy złotych. Mieszkanie bez wkładu własnego to kluczowy pomysł, który ma pomóc młodym ludziom kupić pierwsze lokum. Instrument byłby skierowany do rodzin wielodzietnych i osób, które mają zbyt wysokie dochody, by skorzystać ze wsparcia społecznego, a jednocześnie mają problem z wkładem własnym przy zaciąganiu kredytu. Wysokość wsparcia uzależniona byłaby od liczby dzieci. Adresatami programu mają być osoby w wieku 24-40 lat. Produkcja szczepionki przez Mabion na skalę przemysłową może rozpocząć się już w trzecim kwartale 2021 roku. O ile mi wiadomo, w firmie trwa w tej chwili transfer technologii produkcji tych szczepionek, który ma zakończyć się do czerwca. Jeśli te serie testowe zostaną wyprodukowane i przyjęte, to w trzecim kwartale ta produkcja szczepionek może rozpocząć się już na skalę przemysłową, powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W przyszłym tygodniu przedstawię rządowi projekt uchwały, który przewiduje przeznaczenie dla samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego dodatkowo 200 milionów złotych, zapowiedział w czwartek minister rozwoju Jarosław Gowin. Podczas konferencji prasowej w Olsztynie wicepremier mówił, że pandemia uderza nie tylko w polskie firmy, ale również w kondycję całego społeczeństwa i samorządów, jak ocenił zwłaszcza w tych regionach, które w stosunkowo dużym stopniu opierają swój rozwój na branżach szczególnie dotkniętych kryzysem. Choć często mówimy o niepodległości, warto pamiętać również o suwerenności gospodarczej. I jeśli chodzi o Afrykę, kontynent XXI wieku, to obecnie mieszka tam 1 300 000 000 ludzi. Pod koniec wieku będzie to ponad 4 miliardy. Kraje afrykańskie są niepodległe, ale są niesuwerenne. Jeśli chodzi o obrót gospodarczy, wiele ścieżek handlowych to ścieżki kolonialne, które powoli zrywają się. Kraje afrykańskie są coraz silniejsze. A przywódcy myślą o tym, jak zapewnić lepszy byt w tych biednych krajach. Bardzo ciekawa deklaracja prezydenta Gany o tym, że nie będzie eksportował kakao do Szwajcarii. Gana chce produkować czekoladę u siebie i takie wydarzenia będziemy obserwowali coraz częściej. Warto myśleć o ekspansji w Afryce. Mamy wielu prezydentów i ministrów, którzy studiowali w Polsce i czują sympatię do Polski i warto na tym zarabiać pieniądze. A teraz zapraszam na skrót informacji z międzynarodowej gospodarki. Potrzebujemy szczególnie solidarności szczepionkowej, sprawiedliwie finansowanej, napisał papież Franciszek w liście do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ojciec Święty dodał, że prawa rynku nie mogą górować nad prawem miłości i zdrowia wszystkich. Komisja Europejska opublikowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 roku pod uprawy ekologiczne 25% użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej, podano na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej. Są na to poważne pieniądze. Budżet ma wynieść od 38 do 58 miliardów euro na lata 2023-2027, podczas gdy obecnie idzie na to zaledwie
7,5 miliarda euro. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie popytu i produkcji. Już przy dotychczasowym finansowaniu w bieżącym roku dopłata do uprawy metodami ekologicznymi wzrosła do 631 zł z 535 do nawet 2591 zł z 1882 zł, jeśli chodzi o ekologiczne uprawy sadownicze. Rosja będzie zmuszona stanąć w obronie swoich obywateli w Donbasie, zależnie od skali ewentualnego konfliktu, orzekł w czwartek Dmitry Kozak, wiceszef administracji prezydenta Rosji Władimira Putina. Przedstawiciel Kremla wyraził przekonanie, że rozpoczęcie w Donbasie przez siły ukraińskie działań bojowych byłoby początkiem końca Ukrainy, strzałem nie w stopę, ale we własną skroń. Ocenił zarazem, że Ukraina raczej nie ma realnego zamiaru rozpętywania wojny na pełną skalę. Czwartkowa wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Donbasie nie doprowadzi, zdaniem Kozaka, do zaostrzenia sytuacji. Nazwał tę wizytę elementem pracy informacyjnej i wskazał na prawo Zełenskiego, by jeździć po całym terytorium Ukrainy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś Biznes Polska 22 i Ekonomia Raport o 22.25. Sponsorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju.